Siema, dawno się nie widzieliśmy. Jest to powrót jakby na rower, bo powiedzmy, że to jest rower. Do końca z tym powrotem to nie wiadomo jak będzie, czy... Znaczy na pewno będę mógł więcej z tego nagrać, ale chciałbym kupić albo dogadać się z jakąś firmą, żebym miał to na jakiś czas, czy coś takiego i nagrywać z Surrona filmy najlepiej cały czas, bo jestem tak podekscytowany. Chciałbym jeździć na tym non-stop. Już jak miało to wyjść, to kilka lat temu, to byłem strasznie podjarany. Jest to prześwietna zabawka, nawet w stoku, bo to ma dużo modyfikacji, że inną baterię, sterownik i to jeździ ponad 100 na godzinę nawet. W serii nie, w serii max 75-80 górki. I daje radę w lesie spokojnie, jest świetne. Naprawdę, można tym jeździć i na co dzień i się bawić. Jestem totalnie podekscytowany dzisiejszym podróżą tym czymś. Nagrałem trochę materiałów, jak to sobie radzi w grząskim piachu, w lesie, gdzie się rowerami typu enduro czy coś przejeżdża. Jest zajebiście, naprawdę, cudownie. Jestem u chłopaków z Ninja Bikes. Zaraz na końcu wjedziemy do nich na tor, żebyście sobie zobaczyli jak to wygląda, bo oni mnie tu zaprosili, więc ja zapraszam was, żebym mógł nagrać ten film dzięki nim, żebyście sobie przyjechali na ich tor, wypożyczyli takie coś i pojechali mniej więcej w te okolice, gdzie ja na filmie. Można sobie testować, pogadać z nimi, wiedzą wszystko na ich temat, pomogą w znalezieniu takiego i byście chcieli kupić. Naprawdę warto, bo aktualnie ja bym przesiadł się z samochodu na to, bo to ma taki zasięg, że jak jedziecie sobie normalnie, to spokojnie 40-50 km zrobicie bez najmniejszego problemu, a na seryjnym totalnie tak jak wychodzi z pudełka, ładuje się 2-3 godziny do pełna, więc też nie jest to problem. Mega sprawa, przejedziemy się do końca tej drogi, która nie jest oczywiście jakaś publiczna droga, tylko prywatna, żeby tam jakieś 60 się nie czepiały. Przejedziemy się, to jest ekonomiczny, czyli że na przykład na dojazdy do miejscówki czy coś takiego, żeby nie spaliło za dużo baterii. Pokażę wam od razu tak. My jeździliśmy z jakieś 2 godziny non-stop praktycznie i maneta full cały czas pootwierana, 46%, to jest bateria dwuletnia, więc ma swoje najlepsze czasy za sobą, a i tak naprawdę dobrze się trzyma. Tutaj macie wyświetlać, gdzie jest przebieg, kilometry, po prostu włączacie kluczykiem i się ma. Jakby ktoś był ciekawy, normalnie amortyzatory, hamulce rowerowe, więc dobieracie sobie co chcecie. To jest na ekonomicznym, więc jak chcecie też się nauczyć czy coś, po prostu o tak, pełna maneta, jedziemy. I sobie dojeżdżamy na miejscóweczkę. Maksymalna prędkość na eko, to tutaj mogę rozwinąć, no bo to nie jest za dużo. Maksymalna prędkość na eko to jest jakieś 45 i spala wtedy dużo mniej energii, więc mówię, no dojazdy świetne. I miejmy na uwadze, że to jest totalnie stock, bo jak chcecie jeździć głównie w terenie, to też zmieniacie sobie zębatkę od słabszej wersji, która jest większa i wtedy macie dużo więcej momentu, a Famax nie spada jakoś dużo, bo jakieś o 10 na godzinę, a dużo chętniej chce jechać. Chociaż tak, pokażę wam klip, jak wjeżdżaliśmy, zajechałem ze znajomym, który miał mało baterii, bo po prostu nie było wolnej i kończyła mu się moc, więc ja jechał po prostu, nie miał prawie mocy i wchodził z tym rowerem. A ja normalnie prawie zerowa prędkość, dodawałem gazu na sporcie i normalnie wjeżdżał. Nie ma problemów z podjazdami, patrzcie. No i teraz wam pokażę jak sport przyspiesza. Widzicie jak na koło od razu? Na sporcie w stoku macie plus minus 75 na godzinę Vmaxu, więc to też jak na coś takiego seryjnego wystarczy. Nie wiem, no prześwietna zabawa. Pokażę wam jak wygląda tor u chłopaków. Tor znajduje się na ulicy Sytej 139. Normalnie przyjeżdżacie sobie tutaj. Właściciel jest bardzo spoko. Wjeżdżacie, gadacie, wypożyczacie i wjeżdżacie na tor. We
Jedzie pierwszy raz na czymś takim, nie? I pragnę coś takiego mieć. Świetne. Jak chcecie popróbować, koniecznie przyjeżdżajcie do chłopaków. To jest, Jezus, najlepsza zabawka, na którą w życiu jeździłem. Pomijając oczywiście 30, tak? Świetne. Musicie się trochę przyzwyczaić, bo jest inaczej niż rower. Ale jak już tylko chwilkę załapiecie, to jest, o kurwa, świetna zabawa! Yo! Ale to jest dobre.